Dzisiaj bardzo ważny dzień, w którym pokazujemy, w jaki sposób konstruktywnie, bardzo pozytywnie rozwijać współpracę pomiędzy rządem, samorządami w ramach unitarnego państwa, w ramach państwa, które przecież jako jedność buduje wartość dla obywateli, dla wszystkich Polaków. I tę wartość dzisiaj chcemy przedstawić Polakom w postaci dwóch programów, które jednocześnie dzisiaj poprzez ręce państwa wojewodów chcemy poprosić o ich sprawną dystrybucję, o ich sprawne przedstawienie mieszkańcom poszczególnych województw. Pierwszy program to program wymiany taboru karetek, ambulansów. Bardzo często mamy do czynienia z różnymi wnioskami ze strony czy to samorządów, czy szpitali bezpośrednio i zapoznałem się ze statystyką. Wiem, że co trzeci ambulans jest starszy niż 6 lat. W czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości dokonaliśmy największych przez ostatnie 20 lat zakupów tomografów, rezonansów, sprzętu do szpitala najróżniejszego rodzaju. A teraz przystępujemy do tego programu właśnie wymiany taboru ambulansów. Przechodząc do drugiej sprawy, do kwestii Funduszu Dróg Samorządowych, tak bardzo pożądanego dla samorządów, chcę podkreślić, że z jednej strony oczywiście chcemy, żeby wszystkie drogi, jak to kiedyś się mówiło, prowadzą do Rzymu, żeby wszystkie drogi były ze sobą dobrze połączone, również do Europy, na zachód, na południe, ale tylko pod warunkiem, że te drogi będą przebiegały przez polskie wsie, polskie miasteczka i że nie będzie wykluczenia terytorialnego. Znakiem firmowym rządu Prawa i Sprawiedliwości jest rozwój równomierny regionalnie, jest rozwój zrównoważony terytorialnie i poprzez największy w historii III Rzeczpospolitej Fundusz Dróg Samorządowych, fundusz, który razem z udziałem samorządów, pan minister Adamczyk wymienił liczbę 10 miliardów złotych, bo nasz fundusz to jest około 6 miliardów złotych, razem z udziałem samorządów jest to, szanowni państwo, drodzy rodacy, 10 miliardów złotych. Dla porównania, średniorocznie w czasach naszych poprzedników partii pana Grzegorza Schetyny, Platformy Obywatelskiej, było to średniorocznie około 600 milionów złotych mniej więcej, czyli można powiedzieć 10 razy więcej. No nie będę cytował, ale bardzo się cieszę, że dwie lub trzy osoby z państwa powiedziały, że właściwie zaspokoiliśmy wszystkie wnioski, które spłynęły z województw. Nawiązując też, szanowni państwo, do tej wielkiej awarii kanalizacyjnej w Warszawie, pokazaliśmy też, jak ważne jest to, że państwo wchodzi z pomocą tam, gdzie samorząd ma kłopoty, żeby sobie poradzić, a to przecież jest katastrofa ekologiczna, to co się dzieje, to może być nawet katastrofa epidemiologiczna, a więc powołaliśmy sztab kryzysowy, szybko zadziałaliśmy w sprawie szczegółów. Wczoraj bardzo dużo opowiadał pan minister Szumowski, jakie są zagrożenia różnego rodzaju. W każdym razie wojsko jest już na rekonesansie, będziemy tworzyć most pontonowy po to, żeby przerzucić, zrobić taki bypass przez Wisłę i żeby te ścieki po prostu spływały tam, gdzie powinny spływać, a nie przez miesiąc czy dłużej do Wisły, tworząc poważne zagrożenie również dla zdrowia, bo nikt mi nie powie, że jakby miesiąc to wszystkie ścieki wpływały do Wisły, że nie byłoby różnego rodzaju zagrożeń. W kwietniu 2019 roku uruchomiliśmy Państwowe Ratownictwo Medyczne, po to właśnie, żeby to państwo koordynowało ratowanie życia obywateli. W zeszłym roku przez Ministerstwo Zdrowia sfinansowaliśmy wyposażenie na 100 szpitalnych oddziałach ratunkowych. To jest kolejny etap doposażania w sprzęt i dla tych najmniejszych, i dla tych pacjentów, którzy trafiają na SOR-y. A teraz rozpoczynamy ogromny program wymiany taboru karetek. 80 milionów złotych tak naprawdę ulokowaliśmy w tym programie. 200 karetek. Cała Polska jest objęta tym programem. Nie ma wykluczonego województwa. Tak naprawdę wszystkie wnioski, które trafiły do nas poprzez wojewodów, zostały rozpatrzone. Nigdy jeszcze w historii tak nie było, że tak olbrzymie środki finansowe były do dyspozycji samorządów. Nigdy jeszcze tak nie było w ostatnich kilkudziesięciu latach, że oto środki finansowe w takiej wielkości
budżetowe, budżetu państwa i powiązane ze środkami gminnymi nie trafiały na bezpośrednie cele związane z budową, modernizacją, przebudową, remontem tychże dróg. Ale przecież to nie koniec tego programu. To przecież kiedy i pan premier, i kiedy parlamentarzyści przedkładali wizję tego programu, mówiliśmy o tym, że to jest program dziesięcioletni. To 36 miliardów złotych, które docelowo trafią do samorządów, samorządów gminnych i powiatowych i pozwolą zmienić polską rzeczywistość. Sytuacje dramatyczne, z jakimi mieliśmy do czynienia w Warszawie, no pokazują, że na was można liczyć. Tu dziękuję panu wojewodzie Sipierze, wojewodzie mazowieckiemu za sprawne i szybkie działania. Ale chcę też państwu powiedzieć, oczywiście ta pierwsza część akcji nie jest jeszcze zakończona. Musimy nad tą sytuacją zapanować jako rząd i poszczególne agendy rządu, ale oprócz ratowania tego, co się stało, musi być też twarda ocena tej sytuacji. Ja chcę też poinformować pana premiera, opinię publiczną, że ruszyło śledztwo prokuratury, że policja wykonuje czynności, żeby ustalić, jak mogło dojść do tej tragedii. Czy są osoby winne, czy ktoś nie dopełnił swoich obowiązków. Na tym etapie wykluczamy świadome działanie, na tym etapie podkreślam, natomiast niewątpliwie ta sytuacja musi być wszechstronnie oceniana i konsekwencje będą wyciągnięte, jeżeli ktoś z funkcjonariuszy publicznych, samorządowych, bo to była infrastruktura samorządowa, zawinił, poniesie konsekwencje i państwo te konsekwencje wyciągnie. To jest konkretny przykład pokazujący, że ciężka praca, konkretna praca, rozwiązywanie konkretnych problemów naszych obywateli, zwykłych ludzi, to jest nasze zadanie. Proszę, żebyście zawsze pamiętali, jesteście przedstawicielami rządu w terenie, wy wojewodowie. Jesteście ludźmi energicznymi, konkretnymi, reprezentujecie nasz rząd, a jest to rząd realny. To nie jest rząd tekturowy, to nie jest rząd teoretyczny. Państwo polskie przestało być 3,5 roku temu państwem teoretycznym. To jest państwo realne, wy jesteście przedstawicielami rządu w terenie, macie działać energicznie, wiem, że nie zawiedziecie. Ogromne, ważne projekty, które przedstawił minister infrastruktury i minister zdrowia, są w dużej mierze też w waszych rękach. Także ciężka praca w najbliższych tygodniach, energiczna praca, konkretna, z efektami. Dziękuję bardzo.